teraz już najbardziej oficjalnie, jak tylko można. Szanowni Państwo, dziecięcy turniej tańca towarzyskiego organizowany przez Szkołę Tańca Thomas Dance. Wielkie brawa. To były numerki, nie mamy 25. Pani Dorotko, może Pani zawsze zaprezentuje, ale nie wiem, czy Pani do... za Panem Misią. To ja za chwilę poproszę Pani. Pani Dorotko, proszę nam się pokazać. To jest główna organizatorka i trenerka Szkoły Tańca Thomas Dance, Pani Dorota Thomas. To właśnie za sprawą Pani Doroty tutaj wszyscy dzisiaj jesteśmy i mamy możliwość tak w znakomitej atmosferze zatańczyć. Dziękuję Pani Dorotko. Kinki, Szanowni Państwo, tancerzy pierwszy już mamy tutaj na parkiecie, ale jeszcze przy tego pozwolę sobie przedstawić Państwu komisję sędziowską, która będzie oceniała zmagania naszych tancerzy. Komisji sędziowskiej przewodniczy Pani Maria Nowak. Witamy serdecznie. Witam również Panią Annę Uznańską, Pani Justyna Draga, Pani Monika Hansen, Pan Andrzej Moczorowski, Pan Paweł Szczęśniak, Pan Dariusz Draga, Pan Gabriel Skiba. Sędzią skrutynierem dzisiejszego turnieju jest Pani Maryla Kowali. To jest Pani, którą będziemy mogli widzieć, ale od tej Pani bardzo dużo zależy. Tomasz Śpiewień, to jest osoba, która przygotowała na dzisiejszy turniej muzykę. Panie Tomaszu. Ja się nazywam Jarosław Sobka i będę miał przyjemność dla Państwa prowadzić dzisiejszy turniej. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, teraz zwykle szczerze głośno, cały czas nieprzerwanie. Jeszcze przy niego przyszła Szkoły Tańca i Kluby, które dzisiaj wysłały swoich reprezentantów na turniej. Klaszczymy troszki, a ja czytam Dance Point Kraków, Evolution Kraków, Flash Duo Kraków, Just Dance Wieliczka, Charisma Kraków, Latino Żabno, Bros Kraków, Rytm Kraków, Stardance Kraków, Estetys Marzyńscy Kraków i Gospodarze Thomas Dance Kraków. W tej części turnieju, czyli w drugiej odsłonie, 11 szkół tańca wysłało swoich tancerzy. No i widzę, że też dużo publiczności. Szanowni Państwo, życzę miłego odbioru tej imprezy. Mam nadzieję, że mogę na Państwa liczyć, jeśli chodzi o brawa i oklaski dla tancerzy. To jest bardzo cenne i ważne. Teraz tak, na parkiecie mamy pierwszą kategorię, Szanowni Państwo, czyli tarenciki, grupa pierwsza. Mam nadzieję, że są to wszystkie pary z numerami od 1 do 20. Wobec tego zapraszam teraz Was wszystkich na parkiet. No chodźcie, śmiało, odważnie do przodu. Państwo dopingują bramami. Moi kochani, zajmujecie miejsce wszędzie na parkiecie, gdzie tylko macie ochotę, będziecie tańczyli polkę. Ustawiamy się tak, żeby zatańczyć polkę najpiękniej, jak potraficie. Każda para dużo miejsca musi mieć wokół siebie. Proszę o muzykę i polkę. Angielskiego.
miarach będę troszeczkę misiu. I teraz słuchajcie, ustawiamy się szybciutko para za parą. Pierwsza para daje matkę misiowi. Ale macie dziewczyny, zabiło. Szybciutko, para za parą. I idziemy za misiem tam, skąd przyszliście. A my, proszę Państwa, teraz czekamy, aż nam się na parkiecie wymienią grupy. To są talencziki, ja podejrzewam, że dla większości z nich to jest pierwszy taki poważny, turniejowy występ. Mam nadzieję, że niektórzy z Państwa już odwiedzili swoje słowa Wiwy. Opłaca się o to, żebym poproszał z tego sobie rozdanie cukierki. No, fajnie. Na pierwszym roku ten miś chodził z cukierkami, ale teraz go poprosiłem, żeby przyprowadził na kolejną grupę. Robimy to na miejscu, proszę Państwa. I już witamy. Proszę Państwa, oklaskami witamy kolejną grupę talencików. Chodźcie dziewczyny, chodźcie śmiało.